Witamy piłkarze już na boisku i przed nami 90 minut prawdziwych emocji. Kłania się Dariusz Szpakowski, a na stanowisku obok mnie czeka już w pełnej gotowości Jacek Laskowski. To wielki zaszczyt relacjonować Państwu to spotkanie. Przed nami kolejne w tym sezonie spotkanie w rozgrywkach Division Rivals. Jacku, czeka nas wyśmienity mecz. Teraz szansa przed nim. Piłka w siatce, a więc jest pierwszy gol. Szybko, doskonale weszli w mecz. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosem. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Ronaldo. Dobrze rozwija się ta akcja. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Inks. Ale szpech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. No, był pod presją. Nie utrzymał piłki w boisku. Gomez. Giovanni Lo Celso. Patrick Bamford. Bardzo dobry odbiór. Próbują rozegrać po skrzydle. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, strata piłki. Giovanni Lo Celso. Patrick Bamford. Inks. Gabriel Jesus. Ma teraz trochę miejsca. Było blisko, a jednak słupek. Piłka wciąż w grze. No i strata piłki. Dybala do przodu. Cristiano Ronaldo! Ach, to nie była łatwa pozycja, ale i strzał mocno nieudany. Może trzeba było próbować jakoś inaczej w tej sytuacji. Schodzić do środka, szukać do grania. Giovanni Lo Celso. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. I będzie bramka! Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Baran. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Foxes i przesunięcie gry ku bramce rywali. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? Dobrze ustawiony bramkarz łapie piłkę uderzaną z wolnego. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. To był ważny odbiór. Zespół Foxes traci piłkę. Zobaczmy, co zrobi. Świetna obrona. Gabriel Jesus i... Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Piłka odbita, wychodzi za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Centruje z rogu w pole karne. Co za interwencja! Wspaniała reakcja, odruchowa obrona. Naprawdę klasa światowa.
Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. No tak, chciał rozciągnąć grę na boki, ale nie dał rady. Dobrze zablokował. Mają teraz szansę na kontratak. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. To musi być bramka. Niesamowita obrona w wykonaniu Harta. Dobry, wysoko postawiony pressing. Świetnie dziś grają. Co chwilę stwarzają zagrożenie pod bramką rywali. Widać, że chcą pognębić rywali do końca. Gabriel Jesus. Ale z gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Marcos Alonso. Ma wsparcie partnerów. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Dobra interwencja obrońcy, niebezpieczeństwo zażegnane. Mają teraz trochę miejsca. Cristiano Ronaldo. No i proszę, rzut karny, arbiter dyktuje 11. Szansa na zmniejszenie strat o połowę. Ewidentny karny. Ale wiesz, dziwię się sędziemu, że nie pokazał faulującemu żółtej kartki. Masz rację, powinien to zrobić. I bramka z rzutu karnego. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Laporte. Rozgrywają piłkę na własnej połowie, nie dają przeciwnikom okazji do zmiany wyniku. Gomez. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus przy piłce. Foxes na połowie rywali, co zbudują? Udanie broni, piłka cały czas w grze. Znowu ratuje zespół, wybijając piłkę na rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego w 16. Muszą spróbować jeszcze raz, z tego już nic nie będzie. Po pierwszej połowie mamy 2-1. Rozpoczynamy drugie 45 minut. Nieudanie Dybala. Lo Celso. Marcos Alonso. Walczą teraz o piłkę. Akcja skrzydłem. Dobre podanie. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. No i kolejne jego dobre podanie. Mogą ich teraz skontrować. Mieli tam trochę miejsca, ale rywale dobrze się ustawili. Gwizdek, rzut wolny. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ładnie pomyślane. Neymar. Dobre prostopadłe podanie. Cristiano Ronaldo. Varane. Petit. Neymar. Nieudana akcja. Gabriel Jesus. Zespół Foxes. I będzie miał szansę. Jest! Bramka dająca wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię.
2-2 i teraz możemy spodziewać się ataków z obu stron. Neymar. Rezultat remisowy, ale rysuje się coraz większa ich przewaga. Ładnie uderzył, ale niecelnie. Techniki mu odmówić nie można, ale celownik trzeba przesunąć minimalnie w bok. Takie mecze lubimy oglądać, Darku. Dużo ofensywnej gry, dużo strzałów, a przy tym wyniku obie drużyny ciągle walczą o zwycięstwo. Laporte. Gabriel Jesus. Foxes coraz bliżej bramki rywali. Wybijają teraz do przodu. Neymar. Piłkę ma Neymar. Patrick Bamford. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Gabriel Jesus. I piłka w rękach bramkarza. Cristiano Ronaldo. Neymar ma szansę? Był naprawdę blisko, gdyby nie spalony. Gomez. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Prostopadle za linię obrony. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Niesamowite! Prowadzą, a przecież przegrywali to wysoko. Tylko czy to teraz utrzymają? No, myślę, że to może być decydująca bramka. Trafić w takim momencie. Co za dramaturgia. Teraz ciężko im będzie odrobić straty. Patrick Bamford. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Foxes i przesunięcie gry ku bramce rywali. No i mamy bramkę wyrównującą. Brawo, brawo, brawo. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy, zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Mendy. Varane. Kylian Mbappé. Nieporozumienie i strata piłki. Patrick Bamford. Lo Celso przy piłce. Do końca spotkania naprawdę niewiele czasu. To może być ostatnia szansa na... Tak jest! Gol, proszę Państwa! Mają upragnione prowadzenie. Nareszcie chciałoby się powiedzieć. To prawdziwe piłkarskie emocje. To jest piękno futbolu. Gra się do ostatniego gwizdka. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Zespół Foxes notuje stratę. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się... Ależ ich przychytrzył, znakomita okazja! Piłka ląduje w bramce. 5-3. Obie drużyny grają słabo w obronie, a dwie bramki przewagi w tych okolicznościach to niewiele. Foxes na połowie rywali. Co zbudują? Obrońca dobrze to przerywa. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Źle prowadził piłkę, nie przeszkadzali mu przeciwnicy. No i mamy aut. Inks.
Patrick Bamford. I kolejny znakomite podanie. Jest groźnie, może strzelać. Jest! Tak jest, gol! Świetnie, naprawdę kapitalnie to zrobili. No tu niestety bramka nie będzie uznana. Wyraźnie widać pozycję spaloną. Jest szansa na groźną akcję. No groźnie, pachnie bramką. Bramka kontaktowa! Zostało jeszcze tylko kilka minut, ale jeśli nadal będą tak atakować, to kto wie, czy nie uda się wyrównać, a może coś więcej. Trzeba tylko jeszcze trochę przyspieszyć. Trener też to pokazuje. Łatwo nie będzie. Giovanni Lo Celso. Patrick Bamford. Za linię obrony bardzo sprytnie. Gol! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Zobaczmy to podręcznikowe dwójkowe rozegranie. Podanie. Koniec spotkania. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa.